W 23. edycji wyborów kobiet sukcesu w Warmii i Mazur w 2021 roku wyłoniono 10 laureatek. Jedną z nich jest Bogumiła Kowalska z miejscowości Tynwałd w gminie Iława. Bogusiu, chcemy się czegoś więcej o Tobie dowiedzieć. Urodziłaś się w małej wiosce koło Iławy. Czy myślałaś kiedyś, żeby wyjechać stąd do miasta? Nigdy nie myślałam o tym. Zawsze myślałam, że będę mieszkała gdzieś nad jeziorem, w małym domku. Kiedy zauważyłaś, że masz w sobie gen społecznej liderki? To jeszcze w szkole podstawowej. Jak zaczęłam szkołę podstawową, zapisałam się do zuchów, potem do harcerstwa i potem zostałam już drużynową, prowadziłam. To mnie to już pociągało. Ja już zaczęłam, siebie już widziałam, że lubię pracować z dziećmi, bo jeszcze byłam wtedy też dzieckiem, a potem to się rozwijało coraz. Szkoła średnia, pracowałam w ZMW, byłam przewodniczącą, potem byłam przewodniczącą gminną, w końcu zostałam wiceprzewodniczącą zarządu powiatowego. Wychowałaś trójkę dzieci. Pomagałaś mężowi w gospodarstwie. Jak znajduje się jeszcze czas w tym wszystkim na działalność społeczną? No w sumie 20 lat byłam samorządowcem, z tym 4 lata radną powiatową. Z tym, że 8 lat było, jak przyszłam tutaj, jeszcze w trakcie urodzenia dzieci. Potem się wycofałam na jakiś czas z tej działalności radnej, bo to trzeba było do Iławy dojeżdżać, a trójkę dzieci urodziłam w 4 latach, także to był drobiazg. Jedno po drugim. I potem dopiero, jak dzieci już poszły do szkół średnich, z powrotem jeszcze na 12 lat zostałam radną gminną. Od 1974 roku byłaś członkiem Koła Gospodyń Wiejskich w Tynwałdzie. Ale dopiero od 2002 zaczęłaś reaktywować inne koła. Co takiego się zadziało? W 1974 roku, to jak wyszłam za mąż, przeprowadziłam się do męża tutaj na gospodarstwo. To należałam, teściowa mnie zabrała do koła gospody na zebranie. I oj, przez długie lata bardzo prężnie to koło gospodyń działało. Ja no, też brałam czynny udział, mimo że starsze panie były w zarządzie, a ja byłam członkiem, ale no, aktywnie w tym uczestniczyłam. I potem w czasach przemian właściwie te wszystkie koła gospodyń śmiercią naturalną obumarły. I dopiero w 2002 roku założyłam tutaj koło u nas w Tynwałdzie. Bo mi tego brakowało. Brakowało mi tych spotkań z tymi kobietkami, tych wszystkich takich wymian, doświadczeń, tych kursów takich, które tam kiedyś były prowadzone. Założyłaś łącznie 11 kół w gminie Iława. To jest najprawdopodobniej najwyższa liczba kół gospodyń wiejskich w całym województwie warmińsko-mazurskim. Tak, zgadza się. Nasze koła wszystkie przynależą do kółek rolniczych w Olsztynie. Także nie działamy, my działamy, właściwie nie jesteśmy w KRS-ie, dlatego nie bardzo możemy pisać projekty. Nie mamy tutaj jakiegoś dofinansowania. Wszystko, co robimy, to robimy we własnym zakresie. Jak zaczynałyśmy te koła, no to nawet nie było pieniążków na to, żeby cokolwiek kupić, jakieś naczynie czy cokolwiek. To robiłyśmy to wszystko z naszych produktów. Piekłyśmy ciasta, jechałyśmy na kiermasz, na te wszystkie takie te gminne uroczystości. No i z tego kupowało się naczynia, kupowało się garnki, żeby sobie tą pracę potem na dalsze lata usprawnić, żebyśmy już mieli z czym pojechać, co wystawić na stoisku. Dlaczego Twoim zdaniem jest ważne, żeby działały takie koła na wsi? No jest ważne, według mnie to jest naprawdę ważne, bo to jest jakiś sposób komunikacja. Ludzie się spotykają. Jak był ten zastój taki, że te koła gospodyń tak obumarły, to mi brakowało tego. Brakowało mi bardzo tych sąsiedzkich, tak jak kiedyś
że tam sąsiadki się spotkały przy płocie, pogadały sobie. No to tam gdzieś na ulicy się spotkały, pogadały. To jak były te spotkania, a potem tego nie było. A jak żeśmy wrócili z powrotem, no to zaczęły się organizacje. Właśnie zorganizowaliśmy festyny różne, koło świetlicy i tak to. No to pieczenie tu, na Tłusty Czwartek pączków. To wspólne malowanie jajek na Wielkanoc. Zapraszaliśmy dzieci ze szkoły. Też uczyliśmy im tak, żeśmy im przekazywali. No te pączki też żeśmy piekli z dziećmi razem. Mnóstwo funkcji pełnisz w różnych organizacjach. W sołectwie, w gminie, w powiecie. Jak możliwe jest łączenie tylu różnych ról? Ja przy dobrej organizacji, no oczywiście trzeba sobie zapisywać, gdzie co nie ustalać. Kiedy jest zebranie w kole, kiedy jest zebranie z przewodniczącymi tych poszczególnych kół, bo wtedy się spotykamy w Iławie, bo to tak z wszystkich, gmina jest w środku, a sołectwa są na zewnątrz, także w otoczeniu Iławy, także najlepiej jest nam się wszystkim spotkać w tym. No do Olsztyna na posiedzenia zarządu jeździmy raz na kwartał, dwa razy do roku. Prezes organizuje takie spotkanie wszystkich przewodniczących z całego województwa. Wtedy sobie ustalamy co, jakie, czy tam te majówki na Starym Mieście organizowane były, to też, czy na dożynki jedziemy, czy i które koła jadą, czy bierzemy udział na przykład w Oderze, w tych wystawach rolniczych ze stoiskami, żeby zaprezentować swoje regionalne potrawy. To wszystko jest ustalane w Olsztynie. Sobótka Dynwałcka to twoja autorska impreza. Skąd wziął się pomysł? Chciałam, żeby coś było takiego związanego z tradycją. Bardzo mi się podobały te właśnie, że to na Sobótce ogniska się pali, te skoki przez ognisko, te wyplatanie wianków, puszczanie na wodę. Także zawsze mieliśmy na Sobótce też wybór najpiękniejszej nimfy wodnej. Dziewczynki się przebierały, wianki, piękne suknie. To były organizowane konkursy. A poza tym to było coś takiego, to było połączenie dwóch kultur, polskiej i ukraińskiej. Także panie bardzo nam też pomagały, poprosiłam o współpracę, poprosiłam też księdza z parafii grecko-katolickiej i przewodniczącego mniejszości ukraińskiej z Iławy, którzy pomagali nam organizować, ponieważ tutaj jest dużo ludności pochodzenia ukraińskiego. Chcieliśmy połączyć te dwie kultury. Zapraszaliśmy zespoły z Górowa Ławeckiego, tak żeby mieli namiastkę swojej kultury tutaj u siebie, prawda? No i to naprawdę się przyjęło. Posłuchali swojego języka. A między nimi bawiliśmy się wszyscy przy ognisku, wyśmienicie śpiewaliśmy piosenki i polskie, i ukraińskie. Także no było, no naprawdę coś, było coś wspaniałego. Panie przynosiły, robiły nam wystawy, pokazywały nam piękne te koszule haftowane, te bluzki, te fartuchy, takie typowe, w ten takim, oni mają taki piękny haft. Z kolei pomagały nam robić pierogi. Nawet był pokaz robienia pierogów na placu. Pani sobie ładnie siedziała przy stoliczku i wszyscy mogli podejść, zobaczyć jak się lepi pierogi, jaki farsz. Działasz też w organizacjach rolników. Opowiedz o swoim gospodarstwie, bo jest niemałe. Nie, no duże nie jest, mamy 20 hektarów ziemi. Przeważnie obsiewamy zbożem. Kiedyś jeszcze, jak tutaj przyszłam, no to jeszcze były i ziemniaki, i buraki, wszystko. W tej chwili, jeżeli jak już mamy hodowlę, to obsiewamy zbożem. Już teraz panie tak nie pracują, bo teraz wszystko robią maszyny, dlatego mam więcej czasu na dom, na ogród, tu na obejście i na pracę społeczną. A jaką hodowlę prowadzicie? Hodujemy indyki, tucz indyków.
to rocznie 20-25 tysięcy odstawiamy. Bo mamy dwa kurniki, tysięczniki. To sporo jest pracy przy takim gospodarstwie. No jest teraz już jest hodowla zmechanizowana, więc już nie trzeba nosić wiaderkami, tak jak to kiedyś się robiło. To wszystko, maszyny pracują, tylko się steruje. Tylko po prostu trzeba przejść, przejrzeć, popatrzeć, czy jak się zachowują, czy nie chorują. Bo to wszystko wcześniej, wszystko się już wyłapuje. Jak ja wejdę na kurnik, to ja widzę. Czy one na mnie patrzą, czy one ze mną rozmawiają, czy one za mną idą. Bo to wszystko są znaki zdrowotności ptaków. Bo indyki są bardzo towarzyskie. Jak się wejdzie na kurnik, to wszystkie od razu do nóg się zbiegają. A jak zaczyna się coś dziać, że tam zaczyna jakaś choroba ich brać, to wtedy one już są ospałe, już ich nie interesuje, że się jest na kurniku. No zimę no to tylko tyle, co się pilnuje tych indyków, to nie ma aż tak dużo pracy, bo do 10 właściwie już jest po obchodzie pozabezpieczane, podane witaminy, wszystko już jest do tego. No i potem po południu trzeba iść znów przegląd zrobić, przejść, jeżeli wypiją witaminy, podać następne, albo wodę, albo coś tam jeszcze. No i w nocy najwięcej pracy to jest do 4 tygodni. To wtedy jest non-stop 24 godziny na dobę. One jak dzieci 32 stopnie temperatury wymagają. I niech tylko, a są tak czułe, że jeden stopień to już czują. Już albo się zbijają, albo z tego, także no wtedy już trzeba pilnować. W tym odchowie to naprawdę trzeba już im poświęcić. Ile lat prowadzicie hodowlę? Hodowlę to mamy 7, zaraz, urodziła się Anetka od 77 roku. 7 lat chowaliśmy kury na jajka, z których lęgły się brojlery. To była taka też naprawdę bardzo odpowiedzialna hodowla, ale potem już zrezygnowaliśmy, wróciliśmy z powrotem do indyków. Nie dawaliśmy rady. Bo to naprawdę trzeba, tam już trzeba było pilnować non-stop. Powiedz Bogusiu, czy byłaś bardzo zaskoczona, gdy dowiedziałaś się, że zostałaś kobietą sukcesu w Warmii i Mazur? Byłam. Zostało ogłoszone 8 marca, że się znalazłam w tej dziesiątce. Naprawdę odzew był niesamowity. Sołtyski, sołtysi dzwonili z gratulacjami. No i to takie było, no było bardzo miłe. Zawsze bym wolała tak troszeczkę z boku stanąć. Nie na piedestale, bo nie lubię tak się wywyższać czy tam coś. A czy czujesz się kobietą sukcesu? W pewnym sensie tak. To jest właściwie ponad 50 lat pracy społecznej. Było tak, że no piełam się coraz wyżej. Ktoś zauważał moją pracę, ktoś doceniał, ktoś proponował jakieś przynależność no już na wyższym tam jakimś stanowisku. No to tak cieszyło. Naprawdę to cieszyło. Że właśnie ktoś docenia. Lubisz pomagać ludziom, ale czy zdarzyło się, że ludzie pomogli tobie? Tak, ludzie mi pomogli bardzo, jak mąż miał wypadek samochodowy. Bardzo tragiczny wypadek samochodowy. To wtedy dopiero odczułam tą wdzięczność ludzi. Naprawdę. Ja nie wiedziałam, kochani, kto przyjedzie na godzinę pierwszą, jaki samochód, jaki kierowca. Ja do godziny 13 musiałam w kurniku zrobić, wydać dyspozycję, bo musiałam mieć pracownika, był pracownik. Także do godziny 3 on tutaj siedział, ale wtedy jak ja jechałam do Olsztyna, to on siedział dłużej. Był taki punkt dowodzenia i przez 93 dni byłam u męża w Olsztynie, dzień w dzień. Samochód o godzinie 13 stał pod bramką, ja wychodziłam, wsiadałam i jechaliśmy do Olsztyna, bo mogłam na godzinę drugą, od drugiej do trzeciej tylko mogłam być na Ojomnie. Każdego dnia. Zwracałaś się o pomoc do ludzi, czy ludzie tak sami z siebie tobie pomogli? To było samo. Nawet moje dziewczyny z koła gospodyń wieczorem potrafiły przyjść. Mówi, ja wiem, że ja ci nie pomogę nic, ale ja posiedzę i pomilczę z tobą trochę. Ja mówię, no i to też tak bardzo cieszyło.
Naprawdę, byłam im bardzo wdzięczna, bo to był dla mnie naprawdę potwornie trudny czas. Także miesiąc właściwie, może 6 tygodni, dokąd mąż nie odzyskał przytomności, bo był bardzo długo nieprzytomny, no to się wyłączyłam, nie jeździłam ani na sesję, ani nigdzie, bo nie dawałam rady, ja nie wiedziałam, co się dzieje, chociaż bardzo wierzyłam, że to będzie dobrze, że to wszystko wróci, nie? Że on będzie żył. No a potem już zaczęłam jeździć trochę, tutaj zrobiłam w Kórniku, podałam wszystko, co trzeba zrobić w Kórniku, przegląd i pojechałam na sesję na 10:00, no to już ludzie mówią, oj Boże, już lepiej się mąż czuje, bo na zdjęciu widzieli w gazecie, że już jestem na sesji, nie? I to było też taki wykładnik, ale to praktycznie to tutaj wszystkie okoliczne wsie bardzo mi kibicowały, bardzo. I jeżeli chodzi o pole, przecież trzeba było zasiać wiosną, zebrać potem i słomy, i kombajn, także no i tu sąsiedzi przyjeżdżali, opryski mi zrobili, no naprawdę sami się zgłaszali, że słuchaj, opryski już by trzeba było robić. Ja mówię, dobra, no to weź kup tam, mówi ten środek, ja ci przyjadę i ci te opryski zrobię. Energia, którą dałaś ludziom, wróciła do ciebie. No tak, można powiedzieć, że wróciła, naprawdę wróciła. Tak jak mówię, że dobro wraca, tak wróciło do mnie. A co uważasz za swój największy sukces w życiu? Moim najważniejszym sukcesem to są moje dzieci. Z małej wiejskiej szkoły pokończyły szkoły średnie, pokończyli studia. Także udało nam się to. Kim są? Syn i córka wyjechali do Brukseli. Pracują tam już są ponad 15 lat, pracują, mogę powiedzieć, w najwyższych instytucjach europejskich. Tak, a najstarszy syn tu jest w Olsztynie dyrektorem. W dużym zakładzie też. No, produkcyjnym, przetwórstwa. A więc w jesieni życia jesteś usatysfakcjonowana tym, co zrobiłaś, co osiągnęłaś? Tak, tak, tak. Jestem zadowolona, że minęło to życie spokojnie. Nie było żadnych kłopotów nigdy z dziećmi. W gospodarstwie też wiodło się, oprócz tego wypadku, który tak nam mocno... Jednak 6,5 roku mąż nie chodził o własnych siłach. A teraz chodzi. To jest też mój sukces. To jest też mój sukces, że ja go wyciągnęłam, bo każdy mówi, że dzięki tobie to on z tego wyszedł. Bo ja jak jeździłam do szpitala, to tak właśnie mówił zawsze pan doktor. Mówi, niech pani do niego mówi, że on jest pani potrzebny, że on musi przyjść do Kórnika, bo pani sobie tam na przykład z czymś nie radzi. I ja ciągle do niego, ciężko jest mówić do takiego nieprzytomnego człowieka, ale ja ciągle codziennie z nim rozmawiałam, ciągle codziennie mu powtarzałam, że jest potrzebny, że musi tu wrócić, że dzieci go potrzebują, że ja go potrzebuję. I potem go mocno mobilizowałam, pilnowałam, ćwiczył, musiał ćwiczyć, żeby z wózka wszedł na kulę, no i potem z dwóch na jedną i także, a tutaj też no jak na wsi, dużo ludzi nie dawało mu szans, że będzie roślinka, a ja byłam tak zdesperowana, tak wierzyłam mocno, że właśnie, że to wszystko się uda, że to musi się udać, że on musi wrócić i wrócił i jest. A więc już wiesz, że jesteś kobietą sukcesu. No jestem, w pewnym sensie tak, czuję się. Bogumiła Kowalska jest jedną z 10 tegorocznych laureatek wyborów kobiet sukcesu w Warmii i Mazur. Dzisiaj byłam w gościach u Bogusi. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję ślicznie.